kartotekach polskiej policji przewijają się niezliczone przypadki wszelkiego rodzaju morderstw. Do części z nich doszło zupełnie przypadkowo, inne zostały skrupulatnie zaplanowane. W tym odcinku przypomnimy dwa jakże różne przypadki egzekucji związanych z polskim świadkiem gangsterskim. Małgorzata Rozumecka w dniu dokonania podwójnego zabójstwa miała zaledwie 22 lata. Urodziła się i dorastała w Pruszkowie, miejscu, które w latach 90. dla większości ludzi było synonimem mafii. Już po ogłoszeniu wyroku w swojej sprawie, winą za czyny, jakich się dopuściła, obarczała właśnie to podwarszawskie miasto. Miejsce mojego urodzenia zrobiło mi największą krzywdę. Zarzucano mi prowadzenie grupy przestępczej, bycie mózgiem różnych mafijnych operacji, nawet to, że byłam kochanką masy. Nic z tego nie jest prawdą. Pruszków to nie jest wielka aglomeracja i świetnie oczywiście zdawałam sobie sprawę z tego, kto kim jest i czym się zajmuje. Jednak łączenie mnie z tymi osobami to zwyczajna nadinterpretacja. Ja mieszkałam w Pruszkowie, a nie do niego należałam, tłumaczyła w sądzie. Historia królowej zbrodni, jak określiły ją media, ukazuje jednak całkiem inny obraz tej postaci. Rozumecka, studentka resocjalizacji, uwielbiała gangsterski półświatek. Lubiła towarzystwo gangsterów i marzyła jej się kariera w mafii. W lokalnej siłowni często nachodziła członków grupy pruszkowskiej, oznajmiając, że chce z nimi pracować. Swoim koleżankom chwaliła się, że planuje kupić pistolet. W październiku 1993 roku gazety doniosły, że znany pruszkowski gangster trafił do aresztu za gwałt na młodej kelnerce, dokonany w podwarszawskiej restauracji. Osobą, która została rzekomo zgwałcona, była właśnie Małgorzata Rozumecka, a znanym gangsterem Jarosław S., pseudonim Masa. Policja ujęła go niemal na gorącym uczynku. Dziewczyna podpisała protokół zawiadomienia o przestępstwie i wniosek o ściganie sprawcy. Następnego dnia, rozmawiając z prokuratorem, wycofała jednak wniosek o ściganie. Sąd sprawę umorzył, a Masa po kilku miesiącach odzyskał wolność. Tamto zdarzenie nie zniechęciło młodej pruszkowianki do podkochiwania się w gangsterach. Tym razem obrała sobie za cel jednego z najważniejszych przestępców w mieście, Ryszarda P., pseudonim Krzyś. Rozumecka wielokrotnie narzucała się gangsterowi, a pewnego razu została przez niego nawet publicznie spoliczkowana. W 1995 roku, kiedy spacerowała wraz z koleżanką, została zaproszona do auta, którym jechał właśnie Krzyś i kilku kolegów. Dziewczyny wsiadły do samochodu i pojechały z mężczyznami do dyskoteki Kaskada w Brwinowie. Tam znajoma Rozumeckiej miała zostać zgwałcona. Małgorzacie udało się uciec. Ryszard P. trafił do aresztu, jednak pokrzywdzone podawały przed sądem sprzeczne wersje zdarzenia i gangster został uniewinniony. Przyszła królowa zbrodni nadal pragnęła splendoru w lokalnym półświatku. Planując dokonanie napadu, najprawdopodobniej kierowała się tym, aby udowodnić swoją przydatność i skuteczność w gangsterskiej robocie. 18 czerwca 1997 roku w lesie pod Komorowem zaaranżowała spotkanie z dwoma dealerami sieci ERA GSM. Swoich przyszłych kontrahentów poinformowała, że zamierza nabyć kilkadziesiąt telefonów komórkowych, które mają trafić do członków dyskusyjnego klubu filmowego Bogusława Lindy. Był to oczywiście blef, który miał uwiarygodnić powód spotkania. Rozumecka sama przez jakiś czas pracowała dla ERY i to właśnie w pracy poznała swoje późniejsze ofiary – Piotra Aniołkiewicza i Pawła Sulikowskiego. Kiedy panowie przyjechali z towarem, zostali napadnięci i zamordowani. Zrabowane komórki kilka godzin później zostały sprzedane na warszawskim targowisku za 36 tysięcy złotych. Napad jednak okazał się niewypałem. Dokonano go w środku dnia blisko działek, na których znajdowało się sporo ludzi. Świadkowie szybko zaalarmowali służby i już po kilku godzinach od zabójstwa wykopano ciała. Do całej akcji Rozumecka wciągnęła kilku wspólników, w tym swojego 16-letniego brata Pawła, który został skazany na 15 lat więzienia.
Kolejnym 16-latkiem, który miał brać udział w napadzie, był Christian M. Skazano go najpierw na 15 lat, jednak później uznano, że użyto przestarzałej metody do wykrywania śladów zapachowych. Po 4 latach aresztu został wypuszczony i otrzymał 180 tysięcy złotych odszkodowania. Według sądu na miejscu zdarzenia były z pewnością dwie inne osoby: Marcin T. i taksówkarz Adam B. Mężczyźni zostali skazani kolejno na 12 i 5 lat więzienia. Rozumecka została uznana za mózg całej akcji. To ona była organizatorem, to ona wszystko zaplanowała, to ona wydawała polecenia, to ona była przywódczynią. A to były dwa niepotrzebne zabójstwa młodych ludzi, których oskarżona znała, powiedział w uzasadnieniu sędzia. Sąd nie miał wątpliwości, że kobieta podczas spotkania planowała zabić. W lesie, w którym doszło do napadu, ktoś wcześniej wykopał doły, w których po rabunku zakopano zwłoki. Skazano ją na dożywocie. Rozumecka w porozumieniu ze swoim ojcem zaplanowała ucieczkę ze szpitala w Tworkach, gdzie przewieziono ją na badania psychiatryczne. Mężczyzna zorganizował jej klucze do drzwi ewakuacyjnych, podrobiony paszport i bilet lotniczy do Meksyku. Pod bramą czekał już na nią gotowy do odjazdu samochód. Małgorzata jednak miała pecha. W dniu, kiedy zaplanowała ucieczkę, lokalna policja patrolowała okolice w poszukiwaniu włamywaczy, którzy ostatnio się tu pojawili. Zamiast nich w ręce wpadła im przeciskająca się przez ogrodzenie Rozumecka. Od wolności dzieliły ją dosłownie metry. Jej ojciec za pomoc w próbie ucieczki został skazany na rok więzienia. Zmarł, zanim zdążył się stawić w zakładzie karnym. Do dziś w tej sprawie jest wiele niewiadomych. Nie udało się ustalić, kto wykopał dół, kto zorganizował broń, ani kto dokładnie strzelał. Małgorzata Rozumecka ma dziś 44 lata i odsiaduje wyrok w zakładzie karnym w Grudziądzu. Za 3 lata będzie mogła ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Kolejna sprawa dotyczy jeszcze głośniejszej medialnie zbrodni. W tym przypadku ocieramy się jednak o świat prawdziwej mafii, polityki i biznesu. Jacek Dębski urodził się w 1960 roku w Łodzi. Jego największą pasją od zawsze był sport. Jednak w 1990 roku wkroczył do świata polityki, kierując łódzkim oddziałem Unii Polityki Realnej. Rok później wraz z dwoma wspólnikami powołał do życia spółkę Empik. W późniejszych latach pełnił jeszcze kilka innych ważnych funkcji, będąc między innymi dyrektorem łódzkiej wytwórni papierosów. W polityce był niestały. W 1997 roku związał się z koalicją konserwatywną. Później kilka razy zmieniał ugrupowania. W grudniu 1997 roku objął stanowisko szefa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, stając się odpowiednikiem dzisiejszego ministra sportu. Jego kariera polityczna zakończyła się już latem 2000 roku, kiedy to został wyrzucony przez premiera Buzka. Do jego odwołania doszło po tym, jak w wywiadzie dla Gazety Wyborczej ogłosił, że wysoki rangą polityk ugrupowania AWS namawiał go na znalezienie materiałów kompromitujących Aleksandra Kwaśniewskiego. Kiedy Dębski odchodził z polityki, był już powiązany ze światem przestępczym. Widywano go m.in. w towarzystwie gangstera Krzysztofa K., pseudonim Nastek, który notabene również został zastrzelony. Przede wszystkim jednak miał pozostawać w bliskich relacjach z Jeremiaszem Barańskim, znanym jako Baranina, gangsterem rezydującym w Wiedniu. Urodzony w 1945 roku Barański, jak wielu gangsterów zaczynających karierę w PRL-u, handlował walutą, dokonywał kradzieży i zajmował się przemytem. Pierwszy wyrok w jego sprawie zapadł jeszcze w latach 70. Już w tamtym czasie zaczął współpracę ze służbami, zostając informatorem SB i milicji. Baranina, który był prawdopodobnie najbardziej wpływowym polskim gangsterem lat 90., lubował się we współpracy z rozmaitymi służbami, wchodząc przez całe swoje życie w relacje z SB, austriacką służbą EDOK, niemiecką BKA, polskim WSI, a nawet FBI. Miał także swoich informatorów wśród policji, straży granicznej i znajomych w świecie biznesu.
W latach 90. sporządził listę majętnych osób i utworzył grupę na terenie Warszawy, która zajmowała się ich porywaniem dla okupu. Gangiem kierował z Wiednia, przekazując informacje zarządcy grupy w Polsce, Andrzejowi G., pseudonim Junior. W tamtym okresie miał też potężną władzę, handlował na dużą skalę spirytusem i zajmował się szeregiem innych przestępstw. Nie wiadomo do końca, jakie interesy łączyły go z Jackiem Dębskim. Wiadomo jednak, że były polityk przekazał gangsterowi kilkaset tysięcy dolarów, które ten miał zainwestować, a potem podzielić się zyskiem. Problemy zaczęły się, gdy Dębski upomniał się o zwrot swojego wkładu. Miesiąc przed śmiercią w swoim notesie napisał: niepokój w sercu. Telefon Leszka nie odbiera. Moje pieniądze w niebezpieczeństwie? Tu należy zaznaczyć, że Barański Leszkiem nazywany był przez najbliższych. 11 kwietnia 2001 roku Dębski spotkał się w hotelu Victoria z dziennikarzem sportowym Januszem Atlasem i Filipem Kocem, działaczem samorządowym. Po godzinie 17 dołączyła do nich Halina G., pseudonim Inka, atrakcyjna kobieta, która lubiła towarzystwo wpływowych mężczyzn. Od pewnego czasu romansowała z Dębskim, jak się później okaże, na polecenie swojego mentora Baraniny. Wieczorem towarzystwo przeniosło się do nowo otwartej knajpy Casa Nostra. Później w serwisach informacyjnych nazwę przekręcano na Cosa Nostra, co bardziej pasowało do mafijnych klimatów. Późnym wieczorem Inka dostaje telefon od Barańskiego, który nakazał jej w ciągu 10 minut wyjść przed lokal z Dębskim. Baranina zleca jej również zniszczyć kartę SIM i spłukać ją w toalecie. Inka informuje Dębskiego, że chce się przewietrzyć i proponuje, aby dotrzymał jej towarzystwa. Para opuszcza lokal i spaceruje, idąc w stronę Mostu Poniatowskiego. O godzinie 23.42 nagle zjawia się mężczyzna, który oddaje jeden strzał prosto w głowę byłego polityka. Killer ucieka, a Inka nie wraca już na imprezę. Tłumaczy się potem, że nie pamięta nawet, jak dostała się do domu. Kłamie i konfabuluje. Dębski umiera w szpitalu o godzinie 3.50, a nazajutrz cała Polska huczy o głośnej egzekucji. Halina G. sama zgłasza się do prokuratury. Próbuje kręcić, jednak kiedy dowiaduje się, że śledczy mają jej bilingi i nagrania z rozmów, oznajmia wprost: wystawiłam Jacka na strzał. Podaje nazwisko zleceniodawcy i tłumaczy: musiałam, inaczej skończyłoby się to moją śmiercią. Tak kończą osoby, które nie są lojalne. Wolę być w areszcie niż na wolności. Dopiero po 15 miesiącach podaje nazwisko wykonawcy zamachu. Jest nim polski gangster działający na usługach Baraniny. Tadeusz Maziuk, znany jako Sasza lub Misza. W 2002 roku zostaje zatrzymany i oskarżony o zabójstwo. Zanim zapadła decyzja o jego dalszym aresztowaniu, znaleziono go powieszonego w celi. Proces Inki i Baraniny ruszył równolegle w Polsce i Austrii w styczniu 2003 roku. Obojgu groziło dożywocie. Policja odkryła, że Barański przechowuje w celi telefon komórkowy, przez który instruuje świadków, jak mają zeznawać. Komórkę mu odebrano, a 7 maja 2003 roku znaleziono go powieszonego w celi aresztu na własnym pasku od spodni. Zabójstwo Dębskiego poniosło za sobą całą lawinę kolejnych zgonów. Niedługo po tamtej zbrodni umierają Sasza, Barański, właściciel Casa Nostry, a także sędzia i prokurator zajmujący się tą sprawą. Inka została skazana na 8 lat. To najmniejszy wymiar kary, jaki mogła otrzymać. Wyrok odsiedziała do końca, nie prosząc o przedterminowe zwolnienie. W kwietniu 2009 roku opuściła mury więzienia, pokazała środkowy palec fotoreporterom i odjechała z Francuzem, którego poślubiła, odsiadując karę. Para prawdopodobnie żyje obecnie gdzieś we Francji. W sprawie zabójstwa Dębskiego przyjęto motyw finansowy, jednak warto zaznaczyć, że były minister miał potężną wiedzę na temat środowisk, zarówno politycznych, jak i przestępczych. Był osobą kontrowersyjną, nie stroniącą od alkoholu. Mógł zatem zdradzić ważne informacje lub kogoś szantażować. Jak było naprawdę?
Tą wiedzę zabrali do grobu zarówno Dębski, jak i Baranina. Więcej o głośnych zabójstwach, do jakich doszło w naszym kraju, dowiecie się z serialu DNA polskich zbrodni, który ukaże się już 18 listopada na kanale CBS Reality. Program prowadzi dwójka ekspertów: Marcin Myszka, twórca kanału Niediegetyczne, oraz autorka kryminałów Joanna Opiat-Bojarska. Prowadzący odkryją przed widzami tajniki pracy śledczych i rozłożą na czynniki pierwsze 10 najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. Jeden z odcinków już teraz jest przedpremierowo dostępny na YouTube, a kolejne będzie można oglądać przez 2 tygodnie od poniedziałku do piątku na CBS Reality.